Cześć, witam Was w kolejnym odcinku SOS WMT, czyli subiektywnie o squashu w minionym tygodniu. To nadal będzie zupełnie subiektywny przegląd wydarzeń z minionego tygodnia związanych ze squashem, silnie naznaczony moimi opiniami i przerywany dygresjami. Zatem przechodzimy do przeglądu wydarzeń z tygodnia między 25 lutego a 3 marca. W lutym 6 urodziny obchodził Squash Park Wieliczka. I 26 lutego w ramach obchodów odbył się turniej B5, turniej juniorski do lat 13. Cztery pierwsze miejsca zajęli Wiktor Kołodziej, Maria Tuleja, Adam Grygiel i Piotr Sternik. Wszystkim serdecznie gratuluję. Również 26 lutego mieliśmy kolejną kolejkę PLS, czyli rozgrywek drużynowych w ramach Polskiej Ligi Squasha. Działo się w całej Polsce. To jest tak duża i obszerna impreza, że nawet nie będę próbował jej omawiać tutaj. Zainteresowanych odsyłam do moich artykułów o PLS na blogu pansquash.pl. Linki oczywiście znajdziecie w opisie. Szczególnie zapraszam do ostatniego artykułu z 3 marca, w którym staram się przybliżyć atmosferę panującą na takich imprezach. Artykułu zatytułowanego PLS okiem reportera. 28 lutego z powodu napaści Rosji na Ukrainę PSA odwołał wszystkie turnieje PSA w Rosji. Odwołanie będzie trwało do czasu odwołania. Wcześniej WSF ogłosiło, że z tego samego powodu Młodzieżowe Mistrzostwa Świata roku 2022, które miały odbyć się w Sankt Petersburgu, nie odbędą się na terenie Rosji i rozpoczęto procedurę poszukiwania nowej lokalizacji. Niestety, do chwili nagrania tego materiału The European Squash Federation nie wycofała reprezentacji Rosji z drużynowych mistrzostw Europy, które mają się odbyć 20-30 kwietnia. Posiedzenie w tej sprawie ma się odbyć 4 marca, czyli prawdopodobnie już po nagraniu tego materiału. Pomiędzy 23 lutego a 2 marca miał miejsce turniej PSA w Chicago. W Chicago pod żyrandolami odbyła się kolejna edycja Windy City Open. Ostatnio przy okazji Squash on Fire narzekałem, że nuda. Dzisiaj znowuż ponarzekam, w końcu jestem Polakiem, że za dużo się tam działo. Było trochę więcej niż kilka fajnych meczy. Jeśli ktoś ma wykupiony dostęp do Squash TV, to ma trochę materiału do oglądania. Prawie współczuję z tego powodu. Ja się ograniczę do bardzo dużego skrótu. Mohamed El Shorbagi, oglądany na filmie, rozstawiony z trójką, przegrał ostatecznie z Józefem Ibrahim 3-2, odpadając w trzeciej rundzie turnieju. Meczu Pajare z Salazar miałem w ogóle nie oglądać, ponieważ nie przepadam za stylem gry Pajaresa. Ale Salazar gra fajny, szybki squash, coś na co lubię popatrzeć, więc ostatecznie się zdecydowałem. I warto było. Dodam jeszcze, wcześniej Pajeras wyeliminował kolejno Diego Iliasa, rozstawionego z piątką w tym turnieju, i Cezara Salazara. Część tego, co tam się działo, widać na highlights, które są dostępne na kanale YouTube PSA Squash TV, ale jeżeli ktoś ma taką możliwość, polecam zobaczyć cały mecz, bo naprawdę jest na co popatrzeć. Szybkie, spektakularne granie, ale też wojna psychiczna, to był Squash on Fire, nie te nudy z Waszyngtonu. Rozstawiony z numerem 1 w tym turnieju Ali Farag przegrał w ćwierćfinale z rozstawionym z numerem 6, młodszym z braci El Shorbagi, Marwanem El Shorbagi. Ostatecznie w finale spotkali się z Nowej Zelandii Paul Cole, Superman, rozstawiony z numerem 1 w tym turnieju, i Józef Ibrahim. Paul wygrał 3-2. Po 96 minutach zaciętej walki. Link do pełnej drabinki z turnieju oczywiście zostawiam w opisie. Zachęcam do oglądania highlights, bo zawsze coś można podpatrzeć, ale i tak najwięcej z takich meczy wyciągnie się oglądając całe powtórki. Niestety dostępne odpłatnie na Squash TV. Niemniej interesujące były rozgrywki żeńskie. Niestety zabrakło mi już czasu nawet na przejrzenie highlights, nie mówiąc o tym, żeby wybrać Wam jakieś ciekawe mecze. Dlatego ograniczę się tylko do garści informacji. Drabinka pań, oczywiście w linku w opisie. Rozstawiona z jedynką Nour El Sherbini przegrała w półfinale z rozstawioną z numerem 3 Haniom El Mamamy. Wygrała Nour Gohar, rozstawiona z dwójką, pokonując w finale Hanie El Hamamy, rozstawioną z trójką 0-3.
TV Superman, czyli po prostu Paul Cole, w marcu awansował na pierwsze miejsce rankingu PSA. Tym samym jest pierwszym nieegipskim zawodnikiem od 5 lat, któremu się to udało. Ostatnio numerem 1 był Gregory Gauthier w maju 2017 roku. Egipcjanie chyba powinni zainwestować w psychologów dla swoich młodych zawodników. W Chicago miała miejsce kolejna sytuacja, gdy młody egipski zawodnik nie panuje nad swoimi emocjami. Egipcjanie produkują świetnych technicznie graczy squasha, ale chyba jakoś nie nadążają z jakością za tą masówką. Pierwszym egipskim graczem, którego zachowanie bardzo mnie zniesmaczyło, był Desuki. Ale widać, że wykonano sporo pracy i teraz jest już znacznie lepiej. Następny w kolejce był Asal, którego skandaliczne wybryki doprowadziły ostatecznie go do jego czasowego zawieszenia. No i teraz w Chicago Ibrahim rzuca rakietą, irytuje się, daje temu upust na korcie w niesportowy sposób. Nie po to włączam squash, żeby nacieszyć się w rywalizację sportową profesjonalistów, stabilnych również psychicznie i emocjonalnie. Oczywiście mój apel nie dotrze do Egiptu, ale jeśli pracujecie z dziećmi lub młodzieżą, miejcie na uwadze ich dobro i równowagę psychiczną. Bez nich mistrzostwo jest nieosiągalne, a nawet jeśli się uda, to będzie samotne. Mego lutego na blogu Pan Squash ukazał się artykuł o ewolucji swinga. Ostatnio narzekałem 22 marca w... gdzie? 28 lutego z powodu napaści roślin... Jednej z... co właśnie patrzymy, tak? Josef Ibrahim, Egipczyk,